Witam. Z tej strony Teresa Firkowska. Witam na moim kanale Siedlisko Drzewo. Dzisiaj kupiłam takie piękne kosze. No po prostu super są. Super, super. Zobaczcie. Tam na końcu mam taką kompozycję. W ogóle taką marzycę, takie głupie się rozrosły. Tutaj begonia już powoli umiera. Chciałam coś, jakąś fajną aranżację sobie zrobić już jesienną. Chociaż może dosadzę właśnie jakieś wrzosy. Też chciałam kilka rzeczy, takich bylin, posadzić. Na przykład rozchodniki bardzo mi się podobają. I wtedy może trochę komarzycę przytnę w begonie i dosadzę rozchodnik lub właśnie wrzos. I zrobię jakiś fajny aranż z dyniami. Jeszcze nie wiem, ale zobaczę. Zobaczę i oczywiście polecam się oglądaniu. No, więc działam. W zeszłym roku mi się taki piękny rozchodnik zasadził, nie wiem jak. Pewnie rzuciłam jakiś kawałek patyka, one to jak chwasty rosną. I teraz chcę go wykopać i wsadzić do donicy. Bo ja te wszystkie donice chowam do ganku na zimę i one super przezimowywują. I ja na wiosnę je powsadzam na grządki albo do innych donic, więc na pewno to będzie na przyszły rok. Thank you.
i spójrzcie, jak Wam się podoba. W koszu pięknie wygląda ta komarzyca, jest po prostu teraz wyeksponowana. Przycięłam kilka dyniek, które już są twarde i chyba nie zgniją. Więc ta komarzyca na zimę ląduje tu w ganku, jak i te wszystkie pozostałe. Co się zachowa, to się zachowa, ale teraz dodałam trochę rozchodnika, takiego tego różowego, dużego, gdzieniegdzie wrzos. I troszkę dyniek, jeszcze na pewno tutaj troszkę dyniek więcej wrzucę, bo będzie tak fajnie. Jesiennie, kolorowo, jakieś kasztany, żołędzie na pewno jeszcze w koszyczkach gdzieś to poumieszczam, jeszcze trochę za wcześnie, ale już te akcenty fajnie wyglądają. Dosadziłam jeszcze tutaj brzosy, no i super, jestem po prostu zachwycona, mega, mega, mega piękne dekoracje w koło ganka mam. Tu jeszcze spójrzcie. Z tej strony oczywiście miski dla kotów muszą być. No i o, tu to samo. Dosadziłam tego rozchodnika, który tam dziko rósł pod siatką. No i tutaj trochę wrzosu. I ten drugi kosz do tej wielkiej komarzycy. Tu jeszcze wiadro, które wcześniej tam gdzieś nasadzałam, ale dosadziłam i wrzosu, i rozchodnika. I nabrało takiej kolorowej, ładnej zieleni. I ten kosz. No, po prostu wiedziałam, że ten kosz idealnie do tych pięknych komarzyc, które przycinam na zimę, do ganka wrzucam, a od wiosny tak pięknie właśnie bujnie rosną. I ten ganek będzie po prostu teraz wyglądał jak milion dolarów. Także dziękuję bardzo za oglądanie, za polubianie, za subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmiku, w kolejnej realizacji. Dziękuję.